jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściwojewski, razem ze mną Adrian Zieliński. Cześć, witam wszystkich. Adi, półśrednia waga. Powiem ci szczerze, jak na początku zobaczyłem wasze starcie z Szymonem Duszą, nie dowierzałem, nie wiedziałem, o co chodzi, myślałem, że to jest błąd. Ty walczyłeś w 6-6, teraz ostatnio w 7-0 i teraz 7-7. Z czego to wynika? No to wynika, no z czego? No z mojej wagi tyle. A ze mną ile chcesz? Tyle. A z tobą ty dołem. Dawaj go kurwa, za tego pieska ty. Za pieska. Ładnie. Dokończ myśl. Z czego to wynika? No to wynika z mojej wagi takiej na co dzień, wiesz. No jak na co dzień? Teraz moja waga tam było około 87 kilo było. Ile? 87, a to jak zbijałem na 66, to też tak miesiąc przed miałem 82 kilo, no i też te ostatnie zbijanie na 66 strasznie rozregulowało mój organizm. Potem miałem około 90 kilo i z tego potem były problemy, że ze zbiciem na te 70, no i już za dużo razy te zbijanie powodowało to, że już na krawędzi stałem. I wiesz, już mam uraz, mam do sauny, w domu się nie kąpię, w wannie, wiesz, zchodzi. I wiesz, no nie było to warte zachodu, bo ta moje walki odbywały się przed walką, tak jakby w saunie, na ta dieta, te zbijanie wagi. I robiłem wagę, ale kosztowało mnie to tyle, że nawet ja po schodach nie mogłem wejść. Na ważenie mnie koledzy mnie wnosili, wiesz, i nie dało rady. Nie da rady po takim wysiłku w 24 godziny się zregenerować i żeby zawalczyć tak jak się normalnie walczy. I to też powodowało, że masz, wiesz, 4 miesiące się przygotowujesz do walki, 3 i nagle takie coś, że jesteś ledwo żywy, no to wiesz, no to też tak jakby cała ta praca przygotowania gdzieś tam ucieka, nie? Także chciałem spróbować 6-6, to teraz chcę spróbować 7-7. No i będziesz walczył w tej kategorii 7-7, twój pierwszy pojedynek, no i od razu mocne wyzwanie, Szymon Dusza, znakomity zawodnik kategorii półśredniej. Warunki fizyczne właśnie. Tutaj może być w tej kategorii trochę problem, co? Bo jednak już tam są konie. No to są konie, ale ja w 6-6 też powiedzmy, że byłem duży i w 70 też nie taki mały, ale no to koszt tego jest to olbrzymi, tak? No przecież ja bym chciał jeszcze kilka walk stoczyć. Najmłodszy już nie jestem. A kosztuje mnie to coraz więcej, wiesz, i to nawet tam są takie, że mógłbym tam umrzeć nawet w tych sytuacjach. No te ostatnie zbijania wagi, te 6-6, no mnie wykończyło, to wiesz, o co chodzi. Szymon Dusza, wróćmy jeszcze do niego. Mocny zawodnik, mocne wyzwanie. Nie chciałeś kogoś może trochę słabszego na tą pierwszą walkę w 7-7? A kogo? Ja mam 31 walk, to kogo ja tam są przegłowę? No nie wiem, no ale wiesz, no ale jako taki debiut w 7-7, być może kogoś, nie wiem, ten może za granicę. No on jest akurat. Akurat? Akurat, no. Trenujesz w Arkionie Olsztyn, gdzie trenuje również Mamet Khalidow, który niedługo ma walkę, bardzo prestiżową walkę z Roberto Soldiciem. Chciałbym, żebyś nam powiedział, jak tam u Mameda te przygotowania idą. No Mamet trenuje ciężko. Jest w formie, bo też z racji tego, że jego walka jest praktycznie miesiąc po mojej, no to też sparowałem z nim. O, dużo rundek z nim zrobiłem, także no to nie, no jest moment to moment. No jest nieprzewidywalny, nieobliczalny, mocne ma uderzenie, no i no ma to coś, no. Trzy słowa, które mam w pamięci. Mamet to mamet i więcej chyba nic nie trzeba mówić. Adrian, jeszcze jedno takie pytanie. To, że nie robisz tej wagi, od razu masz pewnie inne podejście też do tego pojedynku na te kilka dni przed, co? No tak, że nie można powiedzieć też do końca, że nie robię wagi, bo praktycznie zaczynałem z 87. Zostały mi teraz jeszcze 4 kilo
gdzieś tak niecałe i wiesz, no to też tą końcówkę przygotowań. Nie chciałbym wchodzić do sauny ani żadnych takich tematów robić, dlatego teraz cisnę z jedzeniem i mam nadzieję, że w końcu będę miał szansę zaprezentować się pokazać pełen swój potencjał, bo te ostatnie walki, mimo to, że tam biłem się nawet też po 5 rund po takim zbijaniu, nie byłem sobą. Dużo tam, wiesz, na szybkości, na sile, wytrzymałość też przez to uciekała i nikt mi teraz nie powie, że jak te 8 kilo oni tu mają na ostatnie 2 dni, no to cenę za to trzeba zapłacić, a to nie jest konkurs sylwetkowy, ani kto jest większy i też tak naprawdę nie liczy się to, kto więcej kilo, kurwa, zbije przed walką, przepraszam. Kto więcej zbije przed walką i kto będzie przed walką więcej ważył, bo to nie zupełnie nie o to chodzi. Chciałbym sobie w końcu spróbować po tych ponad 30 walkach, żeby wiesz, jak to jest wyjść i zawalczyć tak jak na sparingach się czuję, a nie jakby mnie w tydzień przed galą ktoś zrzucał ze spadochronu na pustyni i bez wody, bez niczego i po tygodniu po mnie przyjeżdżali i mówi, dobra, pakuj się, jedziemy na ważenie, wiesz, chodzi, no to nie da rady dojść do siebie i dużo na tym traciłem i w końcu mam nadzieję, że pokażę swój prawdziwy potencjał, a czuję się dobrze, czuję się mocny, także to... No ja pamiętam nasze wywiady przed tamtymi ważeniami, pamiętam ten, to jest inny człowiek. Słuchaj, bardzo fajnie było porozmawiać, bo byłem na twoje wyjaśnienia, tylko po ogłoszeniu tego pojedynku, wszystko wiem. Adrian, dobrej zabawy w klatce. O, dzięki, dobra, idę szukać tego Alana.